Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mapek od Widzów i kolejnym odcinku Daily grudniowego, jak najbardziej wszystko poprawić, muszę po raz 500. W każdym razie oczywiście lajkaczek jak zawsze, mile widziany oraz subskrypcja kanału, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oczywiście, bo wiem, że dużo osób, które ogląda Mapki od Widzów normalnie są subskrybentami, ale sprawdźcie po prostu, czy na pewno będzie mi bardzo, bardzo miło. Teraz już lecimy z kolejnym odcinkiem Mapek od Widzów. 3, 2, 1, go! Intro! I jesteśmy sobie na kolejnej mapeczce. Jak widzicie, mamy tutaj prawdopodobnie autorów, którzy się tutaj, prawda, chillują normalnie przy ognisku, tutaj przed domkiem i zobaczymy, cóż dzisiaj będzie się ciekawego tutaj działo. Mamy Dylan SR, proszę bardzo, mamy tutaj Stezi, podłoga 0, podłoga 0, mamy tutaj Maxiox D7, bo tutaj się, kurczę, jakoś tak zlało dziwnie z otoczeniem, że w ogóle nie widziałem tej czcionki w ogóle. Okej. Okay. Z góry przepraszamy za wszelkie błędy i lagi. Nie no, ale chyba nie będzie aż tak źle. Ustawienia, zasady, start info o mapie. Tutaj mamy jeszcze Ramirisan. Czy tutaj aż tyle osób? Divon.pl. Czy tutaj aż tyle? Łokuźwaj, Dark Knight 1.0, znaczy 100, 315. Ja pierdzielę, czy tutaj naprawdę tyle osób aż ogarniało tą mapę? To jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy się ustawiło. Mam nadzieję, że się ustawiło. Dobra. Info o mapce. Wszystkie osoby na spawnie to twórcy i testerzy. Na mapie jest 7 poziomów. Na mapie są ukryte easter eggi. Jest tutaj kilka dość oryginalnych poziomów. Życzymy ci miłej gry. Pst, woda na spawnie kryje więcej niż myślisz. Okej. Zasady. Game mode 2 jest. Nie cheatuj. Porę dnia możesz ustawić, jaką chcesz. Możesz ustawiać spawn pointy. No dobra, czyli tutaj są wszyscy testerzy oraz właśnie twórcy mapy. Całkiem sporo. Dobra, że woda kryje więcej niż mi się wydaje, tak? Czyli co, tu już jakiś easter egguś będzie? Halo? Okej, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Easter egg, faktycznie. Subuj, mordko, dokładnie. Najlepszy easter egg. Ty patrz, mam głowę subskrypcji. Nie no, teraz definitywnie musisz subskrybować. Widzu, musisz, no ja mam głowę subskrypcji w tym momencie, w sensie głowę YouTube'a, ale to jest taki, wiesz, czerwony przycisk, normalnie, rozumiesz, wiesz o co chodzi, nie, wiesz o co chodzi. Dobra, czy mogę tutaj wyjść? Mogę tutaj wyjść, elegancko. W takim razie z głową suba normalnie lecimy z kolejną mapeczką, zapowiada się naprawdę, naprawdę sympatycznie. Spawn pointik, proszę bardzo. Dobra, czyż to jest dropper, to jest dropper. Nie inaczej. Orzeź, co ty... To jest... Tam jest efekt mgły, bo ja mam przecież na 20 render distance. Tu jest woda! Dobra, czekaj, bo ja tutaj... Ja mam przecież shadery. No tak, to ta woda jest taka bardziej przezroczysta. Wiesz, o co chodzi, nie? Ale ładnie to wszystko wygląda w ogóle. Ty! Łatwe, co? Lecisz dalej. Nie ma problemu, mordo, normalnie. Pa, bez przygotowania. Jakim cudem... Jakim cudem w ogóle damage'a nie dostałem? Ej, co jest ty? Co to? Nie no, przeszedłem, ale... Ale... Co ten Minecraft? Nice, dawaj dalej, nie ma problemu, let's go! O, teraz zginąłem, okej. Okay. Dziwnie mi tam... Jak wciskam shift, to mam... Mam jakieś partikle, jak wciskam shift, o co to chodzi? I. Czy moje stopy pierdzą, czy o co chodzi? Dobra, czekaj. Nie, tędy chyba nie. Może bardziej... Kurde, bo te partikle mi zasłaniają. Czekaj, tędy chyba też nie. Oj, 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 oj. A może... Tędy! Ha! I... To tak trochę... halo, dlaczego? Dlaczego zginąłem, jak już byłem na górze? Tak nie wolno. Może... mogę wejść na... Nie, na to też nie mogę wejść, no właśnie. Ała! Nie zabijaj mnie dwa razy! Dlaczego jak idę dwa razy? Dobra. Lecę! No tak trochę... To będzie... Ała! No! Czemu jak idę... To jest głupie, że ja dwa razy ginę. Nie powinienem dwa razy ginąć. Nie! Kurde, coś czuję, że to będzie bardzo... Bardzo trudne, bo ja... Ha! Może tędy! Dobra, zrobiłem! Nieważne! W ogóle muszę sobie zmniejszyć render wyjątkowo na tej mapie, bo faktycznie jednak czuję, że jest trochę mniej FPS-ów. Kozak! Okej. Okay. Plus X, łódki w chmurach, plus X. Okej. Okay. W ogóle jakiś tutaj...
Kiki latający tego. Wow! Ej, ładnie to wygląda w ogóle. Dobra, proszę łódeczkę normalnie. I rozumiesz, robimy! Robi. Mam adwenturę! Nie mogę! Mam adwy... Mogę, dobra, nieważne. Deja vu, jadę sobie w chmureczkach tu! Wow! Dobra, bokiem, pięknie, idealnie, jak to na deja vu przystało, rozumiesz, normalnie, dobra. Przejeżdżam przez spawn point i lecimy dalej, let's go! Dobra, czekaj, na spokojnie, tutaj, pyk, dobrze, tędy, tak jest, dobrze, teraz kolejny spawn point. Bardzo ładnie wykonana mapeczka, naprawdę propsy za budowanko. Tu w ogóle jeden wielki efekt mgły tak swoją drogą, także... Wiecie, co lubię, wiecie, co lubię, widzowie. Oj, wiecie, co lubię. W ogóle strasznie duży ten efekt mgły. Bardzo, nie wiem, ile tu jest warstw, ale no kuźwa, ty taka mgła, że ja pierdzielę normalnie. Profesjonal mgła normalnie. Widać, że tutaj prawdziwi fani normalnie tworzyli mapę. I mamy deja vu zrobione, elegancko. Dobra, co? Witaj na poziomie Flappy Bird. Załóż żelazne buty i leć. Trzymając shift unosisz się do góry. Efekt wyłącza się z lekkim opóźnieniem. Po dotknięciu zielonego betonu zginiesz, ale możesz zatrzymywać się na szkle. Na jednej rurze znajduje się checkpoint. Jeżeli chcesz, możesz wstawić własny spawn. Powodzenia i baw się dobrze. Okej, okay, czyli... Widzę, że z takim opóźnieniem faktycznie, że... Okej... Okay. Bardzo dziwnie to działa. Ja to coś czuję, że będzie... Ujoj! A! Ja! Dobra, na szczęście to nie jest aż taki Flappy Bird, jak jest prawdziwy, w sensie... Nie! W sensie, no wiesz, że mogę górę zahaczyć, ale kurde, ty Flappy Birda robię, nie? Dobra, nie widzę nic, nie widzę, dobra. Spawn point. Dobra, jest, mam checkpoint, znaczy, dobra, nieważne, lecę dalej, nie, no, no dobra, mam checkpointa przynajmniej. Nie, co ty robisz w ogóle, co to było? Dobra, wow, nie, kurde, faktycznie, bo to jest takim lagiem leci, że masakra. Hej, kurde! Wleciałem w dobrą stronę, idę, mam nadzieję, że tak. I feel good! Nie! Nie! To fajnie na F5 wygląda, bo ja się dosłownie tutaj, tak, wiecie, tak, joch. Tej, tu mogę stanąć na szkle, dobra, uff. Dobrze, że mogę tym nawalać więcej, bo naprawdę by było problem. Dobra, lecę, jest, będzie. Halo, gdzie ja wylądowałem? To jest... Halo, chyba... Ała. Okej, moment. W którą stronę ja muszę iść? Chyba w tamtą, nie? Tak, bo w tamtą jest spawn. Dobra, w tą idę. O, już tak się cieszyłem, że przyszedłem, a tu nie! Okej, jest.
Przepraszam, bo to zaleciało takim cringe'em, przepraszam, ale to rytytyty po prostu mi pomogło. Inaczej nie mogłem się wbić jakoś w rytm, wiesz o co chodzi. O, mordę kopany, o, aż mi głowa zabalała. Okej, co my tu mamy? Ojojojojoj. Witaj na poziomie z wodnym labiryntem. Weź buty i hełm z beczki i płyń. Powodzonka. Dobra, bo mamy tutaj pewnie respiration. Tak... Halo, nie mam mojej głowy! Subskrybujący YouTube'owy. Halo, tak nie wolno. Ale jaki ten... To jest labirynt? To jest ser... What? To jest labirynt? No, chyba cię. Brawo, pokonałeś wodny labirynt. Ale... Wow! Jak w ogóle zrobiony inaczej, nie? Przycisk do szukania jest drewniany. Bardzo dziękuję za tą informację. Bardzo często ją pomijacie i ja wtedy nie wiem, jakiego guzika w ogóle się spodziewać szukać i na przykład mylę takie, wiecie, takie, które są dekoracyjne typowo. Dobra, znajdź przycisk, normalnie rozumiesz. Dobra, drewniany musimy znaleźć, ta? Drewniany. Drewniany. O, tam coś jest. Aha, nie. Nie! Fake guziki. Koźwa. Dobra, wyjątkowo wybaczę, nie? Wyjątkowo wybaczę, bo się fajnie bawię też na tej mapie i widzę, że naprawdę jest inaczej zrobiona, nie? Inaczej zrobiona. Taka bardzo inaczej zrobiona. Ale efektów mgły to widzę, żeście napalili tutaj wszędzie. Wait, what? Ty ścięło mi przez chwilę, dobra. Czekaj, mogę tu wejść? Nie. Teoretycznie na... Czekaj, może z drugiej strony tutaj? Nie. Dobra, czekaj, drewniany guzik, ale znalazłem jeden i to akurat nie jest ten. Najlepsze jest to, że ja w ogóle chyba żadnych easter eggów tutaj... O, czekaj, mam! No nie, no! Dwa fejkowe! Come on! Jak to tak można? Nie wolno tak! Nie wolno! To już jest zakazane, to już... Tutaj nie mogę nigdzie wejść w ogóle, czekaj, tu mogę wejść. Mogę wejść tu na górę? Mogę. Kuźwa, ty no dwa guziki znalazłem i nie? No czekaj, bo tu jest bariera, tak? Aha, tu jest bariera, dobra, czyli tu nie wejdę. No to brakuje, zaczyna mi brakować opcji, nie? Czekaj, może za tym, nie? Tu gdzieś coś, może tu na górze coś, bo to on pewnie będzie tak, wiecie, tak na widoku, tak bardzo na widoku, nie? Tak bardzo na widoku! Albo i nie! No drewniany, no kurczę drewniany, ale tutaj też nie mogę wejść, tu mogę wejść. Znowu mi ścięło w ogóle, ty. Tutaj też nie mogę, tu wszędzie jest bariera w ogóle, to jak? Jak ja mam? What the hell? Ej, no to... To gdzie? Ej, no. Czekaj. Tu już jest... Tutaj nic też nie widzę w namiocie. Tu był jeden, ale to był nie. I tu jest campfire, to nie. Gdzie jeszcze może być? Nie jest zbyt rozbudowana mapa. Drewniany guzik raczej na skałach bym widział, nie? No bo one są szare, a guzik jest jakiś tam brązowy, no to raczej, nie? Czekaj, co? Tu nigdzie iść nie mogę, bo mamy barierę. No i weź ogarnij, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego tak przecina mi co jakiś czas. Może jakieś komendy po prostu zaskakują. Ciężko powiedzieć, ale... Houston, mamy problem. Nie wiem, jak znaleźć guzik. Czy to jest jedna z tych map, gdzie guzik jest jak zwykle zarąbiście widoczny, ale ja go nie mogę znaleźć, tak? O to chodzi, tak? To jest jedna z tych map? Tak? Że ja już widziałem guzik, albo jest widoczny na ekranie, a ja go nie widzę, tak? To jest ten gatunek mapy? Tak? Za ławką było, żeż ty kurde, tam nie zajrzałem. Dobra, mamy podpowiedź w razie czego. Mamy las pand. Tutaj też mamy drewnia... To nie będzie ten, wiedziałem. To jest zbyt oczywiste było, ale kliknąć musiałem, bo jeżeli to by był ten, no to by był problem. Wiesz, o co chodzi, nie? Okej, nie ma problemu. No to szukamy, ale wreszcie przynajmniej znalazłem, bo już się zacząłem naprawdę denerwować, ej. Ja mam zawsze problem z tymi... Nie no, to jest kamienny, miał być drewniany.
Ja zawsze mam problem z tymi, z tymi... No czemu co fejkowe guziki, kurde? Trzeci fejkowy guzik! No trzy fejkowe guziki! Ten! Cztery fejkowe guziki, kuźwa! Dawaj mi podpowiedź, dawaj mi podpowiedź! Liście na drzewach, co nie? A że ładne liście pewnie, bo tam to ja mam inny ekwipunek, w sensie wielkość ekwipunku, przez co ucięty jest ten. Liście na drzewach? Liście... Czekaj, co? Nie, poczekaj. To będzie jakoś do kliknięcia, jakoś tak, tak, gdzieś, jakoś tak, tak. Tutaj. Ale to jest... Jak? Tędy? Ha! Aha! Okej! No to dobrze. Udało się. Ale cztery fejkowe guziki znalazłem. Tutaj przycisk do szukania jest kamienny. No właśnie już miałem mówić, że to są drewniane, nie? O, jakiś pustyny. Ale patrzcie, tu wszędzie są efekty mgły normalnie, nie? To jest jakiś taki, wiesz, no chciałeś, Liaju, lubisz efekty mgły, no to masz! Mapy z efektami mgły wszędzie! Na suficie, na podłodze. Nie, to jest drewniany, to jest innego koloru drewniany. Musi być kamienny. Kamienny. Dobrze, są bariery, bo przynajmniej wiem, że w danym miejscu już mam nie iść. Dobra, tu będzie jakiś fejkowy guzik pewnie, nie? To jest przestrzeń, czy to jest... Nie, to jest blok chyba. Możesz ty w mordę. Tam jest fejkowy, oczywiście, wiadomo. A obok niego będzie prawdziwy, nie? Będą dwa guziki, jak nic. Nie, może nie, dobra. Dobra, czyli nie tu. Czy to jest zbyt oczywista jakby miejscówka? No ale wiecie, no sprawdzić musiałem, nie? Tu jest, nie? Tu jest drewniany. No to idziemy. A pod wodą? Pod wodą nie. No to... Na górę jeszcze możemy wejść. Ewentualnie. I na górze też mam drewniany. Tutaj nie, tutaj nie. O! Nożesz! Kurczaku pieczony, ty kuźwa! Nie lubię, nie lubię. Jak po prostu jest ten, jest chwila euforii, takie o, znalazłem guzik, a po chwili masz takie dupa, czy to nie ten. I to jest takie, no, momentalnie po prostu masz takie, no ale dlaczego? No ale dlaczego? Dobra, dawaj mi tą podpowiedź, bo ja nie znajdę, ja nie. Nie, drzew są całkiem fajne. Co drzew? Kuźwa, ja muszę zmniejszać tą skalę, żeby widzieć napis. Korzenie drzew są całkiem fajne. Szła? Nie denerwuj mnie. Dlaczego zawsze jest jakiś jeden spot, którego ja absolutnie nie widzę i pomijam? Jak to jest, kuźwa, że mój mózg wszystkie luki sprawdzi, wszystkie miejsca, ale tego konkretnego miejsca nie. Ja tego nie... Aż się poplułem z tego wszystkiego normalnie. Ja tego nie rozumiem. Ważny spawn point. Ja po trampolinach będę skakał. Cła? Parkour trampoliny. Witaj na poziomie z parkurem. Myślę, że pomimo, że jest to parkour, będzie to jeden z fajniejszych oraz przyjemnych poziomów. Wystarczy, że wejdziesz na czarną wełnę i skoczysz. Ten poziom ma 4 levele miłego skakania. Kacia! Ej, dobra, fajne, podoba mi się. Kacia! Taki parkour to ja mogę robić normalnie. Patrz, po trampolinach. Pyciąg! Pyciąg! Pociąg! Padong! Jepong! Subuj! Lajkuj! Komentuj! Udostępniaj! Ej, no fajna mapka! Mapki przede wszystkim od widzów powinny być dopracowane, to wiadomo. Ładnie wyglądające, zbudowane, to też. Różnorakie poziomy, wiadomo, mogą być, nie muszą być. Różnie... Jest! Pokonałem pierwszy level! Ale... Ta mapa przede wszystkim ma w sobie coś takiego, że ona jest po prostu taka... Żebym za bardzo nie zaczął chwalić mapy, bo już mi teraz nie wyszło. Ale chodzi o to, że ta mapa jest taka... Jakby to powiedzieć... Tam nie mogę doskoczyć w ogóle, ty co? Czekaj. Tu jest za mały jumbus w ogóle chyba. Wait, what? Moment.
taki trochę... A nie, dobra, dam radę. Po prostu muszę lepiej wskoczyć. Ha! No, mnie wytrąciło. Po prostu ta mapa daje mi ogólnie dużo radochy. Nie umiem tego wytłumaczyć. Czasami tak jest, że jakaś mapa po prostu jest taka... taka fajowa, taka śmiechowa. I ta mapa jest jedną właśnie z tych map, która po prostu daje mi dużo takiej radochy, że przechodząc kolejne te poziomy, nie łapię jakoś tak często rage'u. No dobra, może na znajdź przycisk troszeczkę się zacząłem denerwować, bo ja jestem niecierpliwy bardzo. Ale ogólnie bawię się fajnie na tej mapie. I to jest właśnie to. Level drugi chyba za łatwy, co? Nie powiedziałbym! Nie powiedziałbym! Ale chodzi ogólnie o to, że... tak jak mówiłem wcześniej, bawię się fajnie na tej mapie. To jest coś, czego czasami na mapach brakuje. Pomimo tego, że są naprawdę dobrze zrobione, różnorakie, kolorowe i w ogóle, to jakoś coś w nich takiego, kurczę, brakuje. Czegoś konkretnego, co właśnie ta mapa w sobie ma. I nie umiem do końca wytłumaczyć, co to jest. Po prostu jakoś tak... to nie chodzi nawet o mój dobry dzień. Serio. I jakoś to jest coś takiego w mapie. Skok do zrobienia, ale może ustaw spawn point. Okej. Nie mogę, muszę sobie zrobić tak. Spawn point. Aleluja! Nie, no dobra, luz. Nie takie rzeczy się robiło, ej. Haha! Jestem. Wow, dobrze ci poszło. Gotowy na level 4? Let's go, dawaj. Czekaj. Chodźa! Łoś ty w mordę kopane! To jest tak w ogóle... co? Czas wybierać. To jest tak... ładnie! To jest tak w ogóle tutaj rozbudowane, takie... Że... ej! Przez to, że ustawiłem tam spawn point, zepsułem mapę teraz! Nie! Ale dobra, to wina była w sumie do końca... no właśnie to nie była wasza... what the heck, bo tu jeszcze dropera nie było. Halo, nie, ja nie chcę spoilerów! Ja nie chcę spoilerów! Trampolina! Jakie to są wielkie poziomy! Dobra, cześć, gdzie ja byłem? Level 4. Tutaj. Gyty, adwenturę, dobrze. I teraz może w takim razie zróbmy... szybkiego reloga, ewentualnie. To też by było spoko, żeby wyłączyć ten, bo już bez spawn pointa dam radę, bez spawn pointa normalnie. Pyk! No, więc jak mówiłem wcześniej, nie jestem w stanie... można, mam nadzieję, że tym razem spawn point zadziała. Nie jestem w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta mapa się teraz denerwuje i bukuje i w ogóle i psuje, dlaczego? Dlaczego zawsze, jak jest fajna mapa, dlaczego zawsze, jak się dobrze bawię na mapie, to akurat przychodzi ten moment nieszczęsny, że mapa się psuje. Dlaczego? No powiedz mi dlaczego, skoro cały czas działa i są normalnie spawn pointy, to jak to jest, że ona nie działa? Halo, jak? No halo, powiedz mi jak? Przecież normalnie tu jest kuźwa spawn point, tak? Jest spawn point, no to jest spawn point. To proszę, ten spawn point ma działać, kuźwa. Hadzia! Dobrze. Hadzia! Dobrze. Hadzia! Dobrze. Hadzia! Nie! Nie! No i będzie... nie ufam, bo znowu mnie spawn point wyrzuci. Tu będę. Haha. Nie ma, gdzie ze mną te numery? Nie, czekaj. Dobra, nieważne. Hadzia! Dobrze i hadzia! Jestem! Zrobiłem to! Let's go! Okej. Okay. Uff. Zaczynamy strzelanie do celu, ale nie takie zwykłe. Twoja strzała będzie cię teleportować do miejsca, w którym wyląduje. Celuj do kwiatów i ląduj na platformach pod nimi. Jeżeli chcesz, możesz ustawiać spawn pointy. Powodzenia! Magiczny łuk teleportacji! No właśnie to jest to, że coś się tutaj skwasiło później z jakimiś spawn pointami. Nie do końca wiem, o co tutaj może z tym chodzić. Pozdrowionka dla graczy Kena Bridge of Spirits. O, widzisz, jakieś tutaj, kurcze, pozdrowionka jeszcze wleciały. Easter eggowe takie troszeczkę, bo to easter eggi są. Czekaj. Ja mam w kwiat... to są kwiaty w ogóle, jakie ładne. Ej, ładne. Ładne. No ej, ładne, no. No, no ładne, no, no, no. Serio ładna mapa, to kurde ty. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to do tych spawn pointów nieszczęsnych, które po prostu nie wiem dlaczego się zepsuły. Ale to jest po prostu też czasami kwestia samego Minecrafta, który po prostu stwierdza: ej, wiesz co, morda, nie
niby masz tam spawn pointa. Niby wszystko powinno być okej, okay, ale w sumie w dupie mam ten twój spawn point, nie? To tak można przetłumaczyć, jak myśli Minecraft, wiesz o co chodzi. Okej, okay. Przechodzimy tutaj, teraz tutaj chyba, tak? Ja, hacia! A, jestem. Dobrze, są te platformy, że nie muszę jakoś tak perfekcyjnych strzałów robić. To też w jakiś sposób pomaga. He! Dobra, gratulacje, ukończyłeś ostatni poziom. Dlaczego ostatni? Ej, bo tak się fajnie bawiłem na tej mapie. To jest jedna z tych map, gdzie chciałbym, żeby tych poziomów było więcej. Serio, naprawdę. Jakoś tak. Ale okej, okay, spoko. Dziękuję za przejście naszej mapy. Przejdźcie przez chmurę. Hop, 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 hop. Dwa ostatnie pytania. Jak oceniasz mapkę? Który poziom podobał ci się najbardziej? Szczerze? Wydaje mi się, że te trampoliny naprawdę były spoko. Przez to, że po prostu było... wiecie, to były parkury, ale to były takie w miarę proste, nawet na F5 spokojnie do przeskoczenia i naprawdę się można było fajnie przy tym bawić. Ewentualnie ten Flappy Bird też było fajne. To też było spoko. No. Dużo śmiechu było w każdym razie. Jak oceniam mapę? No koźwa! Załóżmy, że te spawn pointy to jest jakiś foch Minecrafta, bo czasami tak jest, bo nie było problemu ze spawn pointami do momentu, aż ja nie zacząłem faktycznie ustawić, ale niby miałem pozwolenie ze strony autorów. Nie wiem, co tam się do końca skwasiło, ale powiedzmy, że to faktycznie był błąd gdzieś tam, kurczę, Minecrafta, bo naprawdę mapeczka była fajnie tutaj zrobiona. Ja oceniam normalnie 50 na 10, normalnie tak o. Finał! Dziękujemy! Fajerwerki tutaj normalnie. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! W ogóle tak wygląda, taki okrąg się robi z tych fajerwerek, tak swoją drogą. Bardzo, bardzo fajny efekt. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam również mapeczka przypadła do gustu, bo szczerze, naprawdę była sympatyczna i wydaje mi się, że tutaj zasłużyła jak najbardziej na ocenę 50 na 10. Widzimy się już w kolejnych odcineczkach. Oczywiście pamiętajcie, że codziennie między 16 a 18 pojawiają się odcinki z różnych seriek, m.in. właśnie mapek od widzów, One Ocean Doki, czy jakieś datapaki i tym podobne. Także mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się w kilku odcinkach w grudniu, bo to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Do końca grudnia lecimy, moi drodzy, codziennie odcineczki, tak jest. Udaje mi się to wszystko utrzymać, jestem coraz bliżej nagrania wszystkich materiałów na grudzień. To będzie naprawdę coś niesamowitego. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa, pa!